Książka opowiada o przyjaźni i współpracy dwóch ludzi, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Ten pierwszy jest bardzo znany, istnieje na łamach wielu książek historycznych, a nawet podręczników. Ten drugi jest mniej znany i jego nazwisko rzadziej pojawia się tylko w książkach specjalistycznych poświęconych emigracji i kulturze paryskiej. Ale wydawało mi się, że rola Mieroszewskiego była ogromna i w tym duecie z Giedroyciem, chociaż nie odgrywał on tak wielkiej roli organizacyjnej, to jego intelektualny, duchowy wkład, pisarski również wkład w dzieło kultury i w dzieło polskiej myśli politycznej należy koniecznie docenić. Był autorem bardzo wielu koncepcji, a przede wszystkim tekstów, które w sposób bardzo błyskotliwy, wyrazisty, świetny intelektualnie wyrażały intencje również samego Giedroycia. Czas akcji tej książki obejmuje ćwierćwiecze od schyłku lat 40. do roku 1976. Data końcowa to data śmierci Juliusza Mieroszewskiego. W kraju rozpoczyna się działalność zorganizowanej opozycji. Można by powiedzieć, że są to praktyczne efekty wieloletniej działalności publicystycznej Mieroszewskiego, który rozsiewał idee, pomysły, który inspirował, nakłaniał, agitował, ale przez ćwierć wieku robił to tylko na kartach kultury.